Zobaczmy, czy da się obliczyć pierwiastek trzeciego stopnia z 3430. Jeżeli jesteście podobni do mnie, to nie wyskakuje wam od razu przed oczy, jaka liczba razy ta sama liczba razy ta sama liczba da w wyniku pomnożenia 3430. Więc zrobię to po kawałku, czyli rozłożę 3430 na czynniki pierwsze i zobaczę, czy któryś z tych czynników pierwszych nie powtarza się przynajmniej 3 razy. To na pewno nam pomoże. Jak się dobrze przyjrzeć, to na pewno 3430 dzieli się przez 5 i przez 2, bo jest wielokrotnością dziesiątki, ma na końcu 0. 3430 równa się 2 razy 1715. 1715 równa się 5 razy, podzielimy to sobie na boku, chociaż jak się dobrze przyjrzycie, to tu będzie liczba 3430 podzielone przez 10, czyli 340, bo 2 razy 5 jest 10, a żeby podzielić 3430 przez 10 wystarczy, że skreślimy to ostatnie 0. Ale podzielmy to pisemnie. 1715 podzielone przez 5, 5 nie mieści się ani razu w jedynce, w 17 mieści się 3 razy. 3 razy 5 równa się 15, odejmujemy, równa się 2, spisujemy 1, 5 mieści się w 21 4 razy, 4 razy 5 równa się 20, odejmujemy, 1, spisujemy 5, 5 mieści się w 15 3 razy, 3 razy 5 równa się 15, 15 odjąć 15 równa się 0 i mamy wynik 343, czyli 1715 można rozłożyć na czynniki 5 i 343. 343 może nie wygląda jak liczba, którą łatwo rozłożyć na czynniki, ale na pewno jest to liczba nieparzysta, ma na końcu trójkę, więc nie podzieli się przez 2. Suma jej cyfr wynosi 10, dziesiątka nie dzieli się przez 3, czyli 343 też nie jest podzielne przez 3. Przez 4 na pewno nie jest podzielne, bo nie jest podzielne przez 2. Żeby liczba była podzielna przez 4, musi być dwukrotnie podzielna przez 2. Przez 5 też nie jest podzielne, 343. Jeżeli nie jest podzielne przez 2 i nie jest podzielne przez 3, to nie jest też podzielne przez 2 razy 3, czyli przez 6. Dotarliśmy do siódemki. Przez 7 często dzielą się liczby takie właśnie dziwne jak ta, które przez mało co w ogóle się dzielą. Zawsze dobrze jest sprawdzić podzielność przez siódemkę, przez jedenastkę, trzynastkę. Pojawiają się wtedy bardzo ciekawe konstrukcje liczbowe. Sprawdźmy, czy 343 dzieli się przez 7. 7 nie mieści się w 3, w 34 mieści się 4 razy. 4 razy 7 równa się 28. Odejmujemy, 34 odjąć 28 równa się 6. Spisujemy 3, 7 mieści się w 63 9 razy. 9 razy 7 równa się 63, odejmujemy i nie mamy żadnej reszty. Czyli 343 możemy rozłożyć na następujące czynniki. 7 i 49. A 49 mnie już wyskoczyło przed oczy, nie wiem jak wam. 49 to 7 do kwadratu, czyli 7 razy 7. No i ciekawa rzecz tam wyszła. Mogę przedstawić 3430 w tym wyrażeniu jako pierwiastek trzeciego stopnia z 2 razy 5 razy, mogę zapisać 7 razy 7 razy 7, albo mogę zapisać jako 7 do potęgi trzeciej. Te trzy liczby to 7 do potęgi trzeciej. 3 siódemki pomnożone razy siebie. Z własności potęgowania wiemy, że to się równa pierwiastek trzeciego stopnia z 2 razy 5, czyli 10, razy pierwiastek trzeciego stopnia z 7 do potęgi trzeciej. No i co dalej? Znamy czynniki pierwsze dziesiątki, 2 razy 5, nic tu się nie da uprościć. Moglibyśmy co najwyżej obliczyć ten pierwiastek i zamienić to wyrażenie na postać ułamka dziesiętnego, ale zostawimy tak jak jest. 3 pierwiastki z 10. Ale to da się bardzo łatwo policzyć. Pierwiastek trzeciego stopnia z 7 do potęgi trzeciej to się równa 7. Czyli możemy teraz zapisać, że nasze wyrażenie równa się 7 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 10. To najprostsza postać, jaką możemy uzyskać, korzystając z prostej arytmetyki. Natomiast gdybyście chcieli otrzymać bardziej czytelną postać tego wyrażenia, taką bez pierwiastków, to możecie skorzystać z kalkulatora. Chociaż tak jest dokładniej.